Nie będzie to zwykła, standardowa wystawa fotograficzna, natomiast cały wieczór jest obłożony szeregiem atrakcji. Rozpoczniemy od projekcji filmu pod tytułem Kierunek Nowa Huta. Jest to film dokumentalny dotyczący powstawania Nowej Huty. Dla wielkiego kombinatu powstaje 100-tysięczne miasto. Będzie prezentacja elementów z mojej kolekcji pamiątek nowochódzkich. W tej kolekcji są przeróżne rzeczy od pocztówek nowochódzkich, przez butelki po orężadzie z napisem Huta imienia Lenina, aż na przykład po tego typu dokumenty jak uprawnienia na parowóz na terenie Huty imienia Lenina z lat 50. I mamy dwa takie kaski, które jakby przymierzenia chcielibyśmy Państwa zaprosić. I chcielibyśmy tutaj wykonać naszym gościom, jakby łamiąc kolejny jakiś tam stereotyp odnośnie wernisaży, że to musi być sztywne spotkanie pod krawatem. Zaprosić Państwa tutaj na tą czerwoną sofę i zrobić zdjęcia. Projekt fotograficzny Hutnicy to tak naprawdę spotkania z ludźmi. Z ludźmi, którzy pracują w Hucie imienia Sędzimira w Nowej Hucie. Fotografowałem już wielokrotnie na ulicach nowochódzkich, wśród bloków, mieszkańców. Szukałem więcej czegoś, co byłoby głębsze, być może jakiegoś właśnie społecznego problemu. Takim pomysłem była fotografia poświęcona hutnikom, pracownikom dawnej Huty imienia Sędzimira. Ten projekt na pewno sprawił, że w zasadzie bariera dzieląca mnie od obcych mi osób, które chciałbym zaprosić jako fotograf do zgody na wykonanie zdjęcia, w zasadzie przestała istnieć. Zwieńczeniem wieczoru będzie atrakcja polegająca na tym, że naszych gości rozwieziemy do centrów komunikacyjnych poprzez taką mini trasę turystyczną nyskami czerwonymi. Jedziemy pod hutę. Czyli tam, gdzie powstawały zdjęcia. Touch of Island to przedstawienie muzyczno-taneczne. Z muzycznego punktu widzenia, z muzycznej strony, zespół Karantuhil połączył swoje siły z grupą taneczną z Irlandia i powstało przedstawienie, gdzie Irlandię pokazuje się od strony, jak wspomniałem, i muzycznej, i tanecznej. Natomiast wokalnie w przedstawieniu występuje Robert Kasprzycki, znany Bart Krakowski. Jestem siłą wokalną, która zajmuje się śpiewaniem piosenek po części romantycznych i delikatnych, a po części energetycznych i zwierzęcych. Wielokrotnie też występowaliśmy w Irlandii na przeróżnego rodzaju festiwalach. Kiedyś bardzo przyjemnym dla nas zdarzeniem było, kiedy po naszym koncercie właśnie podchodzi jeden z Irlandczyków do nas i pyta, z którego regionu Irlandii pochodzimy, bo tutaj na południu, gdzie odbywał się festiwal, gra się odrobinę inaczej. Nie zakładał, że my możemy być spoza Irlandii. Are you ready? Yeah! Można robić dwa warianty. Jeden wariant kowbojski znaczy Are you ready? Yeah! Ale tu nie będzie kowbojsko, tylko będzie raczej folkowo. Dzięki Bogu nie tańczę, wszelkie tąpnięcia, które zdarzą się dzisiaj w Krakowie, to moja wina będzie, jak będę nogą ruszał, więc to, że nie tańczę, jest wielką radością naszego narodu.
15 taki jasny, na tym ciemnym. Mhm. W ten sposób wychodzi ta dolinka tutaj. Grupa Amarant jest to zespół malarzy, malarek, głównie pań i jednego pana, którzy zajmują się malarstwem dla przyjemności, malują z radości. Spotykamy się tutaj w swoim takim gronie, znamy się, jest bardzo sympatyczna atmosfera, bardzo taka przyjazna, wszyscy są otwarci, pomagamy sobie nawzajem. Razem bardzo dobry zespół stworzymy, jest nam po prostu dobrze. Idę po kropelkę popielu, kto mi użyczy? Po kropelkę? Kropelkę popielu do ciemniejszych chmur, bo dzisiaj w moim zestawie. Starczy? Maluję przede wszystkim z radości, dla przyjemności. Jest to wspaniała terapia, malowanie i przychodzenie na zasadzie przyjacielskiej do grupy. Ale jakby trochę, że tak powiem, niebieskiego, delikatnie gdzieś. Nic, na razie nic. Można dać troszeczkę jaśniejszą plamkę, złamać trochę tą surową biel, nie wszędzie. Wielkim przyjacielem jest właśnie pan profesor, który jak trzeba to pokrzyczy, a jak trzeba to rzadko chwali, ale jak powie to może być, to znaczy to jest już wielka pochwała. Każdemu coś tam powie spokojnie, życzliwie, trzeba zwrócić uwagę, to zwróci. Jest taką naszą naprawdę podporą i mistrzem. Najważniejsze to są tak zwane profesorskie plamki. Jak już obraz jest na ukończeniu, przyjdzie pan Kazimierz i powie: tu jeszcze tylko jedna plamka, a tu druga plamka. I faktycznie postawi własnoręcznie te dwie plamki i obraz zaczyna żyć. Jak on to robi, to ja nie wiem. Największym grzechem jest nie dożyć swego życia. Po prostu nie żyć do końca. Staramy się robić to, co nas interesuje, gdzie mamy pasję i żebyśmy żyli do końca.